Materiał z wymiany silniczka, wycieraczek. Najpierw należy zdjąć to. Teraz należy wkręcić tą śrubę. I teraz, żeby nie uszkodzić dyszy, wkręcić nasadkę. Teraz zakładamy taki ściągacz, który będzie pchał za śrubę, żeby nie uszkodzić dyszy. Teraz już zeszło. To zdjęte. Teraz trzeba odkręcić to. To. I tutaj są dwie śruby. Pod tymi zaślepkami. Może oryginalnie jest SWF albo Valeo. A to jest już Bosch. Kosztuje około 200 zł nowy. No tutaj jest oczywiście wadliwa konstrukcja, bo tutaj przychodzi dysza spryskiwacza. Jeżeli się obraca Wam razem z wycieraczką, to już się urwało w środku i zaleje silnik w środku. Tutaj jest Bosch, ma trochę to się daje lepiej zrobione, ale może mi się tylko wydaje. Silniczek zamontowany, przetestowany. Tu jest delikatnie inne to połączenie, ale to jakiś taki jest. No i teraz w nowym silniku jest po prawej, a w starym była po lewej. Tak sobie pomyśleli.